Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Zbierałem się od ponad 20 lat, żeby o tym opowiedzieć. Nie wiem, dlaczego właśnie teraz odczuwam potrzebę wyrzucenia tego wszystkiego z siebie. Ale oto jestem. Nie będę kłamał. W moich żyłach płynie trochę alkoholu. Popłynie jeszcze więcej, zanim skończę mówić. Mam nadzieję, że opowiem to wszystko wystarczająco spójnie, ale jeśli nie, cóż, prawdopodobnie nie będę już do tego wracał. W 1993 roku na obrzeżach lasu Walder w Montanie znaleziono dziecko. Leśniczy Chris Stadson zauważył je i skontaktował się z Departamentem Policji George Falls. Ci z kolei skontaktowali się ze mną, Haroldem Dawsonem, zastępcą szeryfa hrabstwa Clark w Montanie. Wysłali mnie, abym spotkał się z leśniczym i dowiedział się, kim jest dzieciak. Przybyłem na miejsce po południu. Rześkie jesienne powietrze wdzierało się pod kurtkę, przeszywając moje kości ostrym chłodem. Zapach terpentyny unosił się w labiryncie sosen żółtych, które zaśmiecały las Walder. Słyszałem, jak niektórzy mówili, że te drzewa pachną wanilią. Ja twierdzę, że są szaleni. Gdy owiał mnie tego popołudnia wiatr, pomyślałem sobie, co za gówniany dzień na zgubienie się w lesie. Rzuciłem okiem na mój radiowóz ostatni raz, zanim oddaliłem się od niego i ruszyłem leśną ścieżką. Zaparkowałem pojazd tuż obok wozu leśniczego. Nie potrafiłem stwierdzić, czy ta zdezelowana ciężarówka zawsze była brązowa, czy po prostu rdza uwydatniała jej wiek. Przymrużyłem oczy, patrząc na ścieżkę przede mną. Na uboczu stał starszy mężczyzna w zielono-brązowej koszuli służbowej zapinanej na guziki. Kucał tuż obok dziecka, nie starszego niż 10 lat. Kurtka leśniczego, będąc za duża dla chłopca, otulała go jak koc. Hej! Zawołałem do pary, zbliżając się do nich. Wszystko w porządku? Leśniczy wskazał ostrożnym gestem na ziemię w pobliżu stóp dziecka, instruując, by się nie ruszało. Obrócił się szybko i ruszył w moją stronę, niosąc pod pachą drewnianą skrzynkę. Musimy porozmawiać. Leśniczy mruknął cicho, wyraźnie starając się, by dziecko tego nie usłyszało. Słuchaj, ten dzieciak zbyt wiele nie mówi i nie wiem, skąd się tu wziął, ale wylazł zza linii drzew, niosąc to. Leśniczy uniósł starą drewnianą skrzynkę. Zgniły zapach uderzył w moje nozdrza, jak tylko to zrobił. Och, co w niej do cholery jest? Powiedziałem, instynktownie zakrywając nos rękami. Próbowałem odgrodzić się od zjełczałego zapachu moimi grubymi, czarnymi, skórzanymi rękawicami. Nie wiem, jest zamknięta, a dzieciak nie ma klucza. Stadson wziął głęboki oddech i ponownie zniżył ton. Niemal wstydził się dokończyć swoją myśl. Nie chodzi tylko o to pudełko. Dzieciak nie ma na sobie nic poza kurtką, którą mu dałem. Na jego ciele są blizny. Przepraszam, dużo blizn. Wyglądają na chirurgiczne. Myślę, że powinniśmy zabrać go do pediatry w Crest Hill. Wyjrzałem zza ramienia leśniczego w stronę chłopca. Stał na swoim miejscu, stoicko zwrócony w naszą stronę. Blada skóra dziecka wyglądała, jakby słońce nie dotykało jej od lat. Jeśli w ogóle. Aczkolwiek niewiele mogłem stąd dostrzec na jego skórze. Jego czarne, długie włosy opadały na smukłą twarz, niczym zasłona. Ta. Westchnąłem wyczerpany.
Zabiorę go do kliniki, żeby go przebadali. Wiesz, co ci powiem? Nie za dużo mamy tu ludzi do pomocy. Zrób mi przysługę i zabierz w międzyczasie to pudełko na stację. Otworzę je, gdy już go podrzucę. Skinąwszy głową, leśniczy obrócił się z powrotem w stronę dziecka, przyklękając tuż przed chłopcem. Hej, młody, pójdziesz teraz z tym miłym panem, a on załatwi ci pomoc. Muszę coś jeszcze zrobić, ale wiem, że jesteś w dobrych rękach. Dobra? Oczy chłopca spoczęły na Stadsonie. Jego spojrzenie było zbyt chłodne i ponure jak na dziecko. Jego oczy wyglądały prawie jak puste. Stadson odwrócił się do mnie i przybrał swój ojcowski ton, przesadzając z uprzejmością. W porządku, szefie. Jest cały twój. Opiekuj się nim dobrze. Do zobaczenia na posterunku. Leśniczy wstał i poszedł w kierunku swojej rozklekotanej ciężarówki. Zająłem teraz jego miejsce obok chłopca. Po krótkiej chwili w lesie rozległ się warkot silnika. Stadson szybko zawrócił pojazdem na piaszczystej drodze i odjechał. Hej, kolego. Jak masz na imię? Zapytałem, starając się przybrać swój własny ojcowski ton. Rozbite oczy chłopca spojrzały w moje. Jego twarz nie miała wyrazu. Była martwa. Nie zaboli? Dziecko wydukało, bez poczucia rytmu czy rymu. Jego zasób słów był wyraźnie ubogi. Poczułem, jak pęka mi serce. Podniosłem jedną z rąk, by położyć ją na ramionach chłopca, ale jego ciało szybko zesztywniało pod wpływem mojego ruchu. Opuściłem rękę z powrotem na kolano. Czy ktoś zrobił ci krzywdę? Zapytałem najspokojniejszym tonem, na jaki potrafiłem się zdobyć. To zaboli, powiedział chłopiec. Jego głos był przeszklony, a dłonią przejechał po mostku i brzuchu. Obserwowałem jego ruchy z niepokojem. Nie mogłem powstrzymać się od powrotu myślami do tego, co leśniczy powiedział o jego bliznach. Przepraszam, mały, muszę tylko rzucić okiem. Podniosłem rękę z powrotem i zdjąłem kurtkę z dziecka. Blizny pooperacyjne otaczały mostek i ciągnęły się dalej w dół, tworząc na brzuchu chłopca szachownice. Niektóre były stare i wyblakłe, inne wyglądały na nowsze i świeższe. Najnowsza nie mogła mieć więcej niż miesiąc. Jezu, poczułem, że mój głos gaśnie. Nigdy w życiu widok czegokolwiek na wezwaniu nie wpłynął na mnie tak jak to, co zrobiono temu chłopcu. Przykryłem chłopca kurtką i wstałem. Oparłem dłoń na jego ramieniu, tym razem ze spokojniejszym akcentem, i delikatnie pchnąłem go w stronę mojego pojazdu. Sprawdzimy tylko, co z tobą, kolego, szepnąłem do dziecka, przypinając je pasami. Wcześniej przewoziłem już inne dzieci z tyłu mojego wozu. Zwykle na pokazy i targi pracy. Zawsze się rozglądały i majstrowały przy wszystkim. Ale nie on. Nie rozglądał się po radiowozie jak normalne dziecko. Był rozbity. Pomijając policję, byłem ojcem i wiedziałem, że nie jest w normalnym stanie. Droga do kliniki pediatrycznej Crest Hill odbyła się w niemal całkowitej ciszy. Zaniosłem go do środka i pozwoliłem pielęgniarkom zabrać go na salę. Dałem im swoją wizytówkę i powiedziałem, żeby skontaktowali się ze mną, jeśli dowiedzą się czegoś o chłopcu. Dotyczyło to również jego zdrowia. Chociaż to tylko częściowo dotyczyło mojego śledztwa. Modliłem się, aby dziecku nic nie było. Byłem pewien, że to nie był zwykły przypadek zagubionego dziecka. Jeśli okaże się, że przyczyną byli po prostu nieodpowiedzialni lub znęcający się nad dzieckiem rodzice, to potrzebne będą siły piekielne i niebiańskie,
żeby powstrzymać mnie przed osobistym zajęciem się jego opiekunami. Krótko po powrocie do mojego radiowozu pojechałem do niewielkiego departamentu szeryfa hrabstwa Clark i wszedłem do środka. Normalnie po wejściu czuć było tylko zapach piżma wydobywający się ze starych drewnianych ścian, ale tego dnia jedynym zapachem uderzającym w moje nozdrza był odór gnijącego pudła. Stadson czekał na mnie tuż przy wejściu. Moja sekretarka miała na sobie maskę medyczną, która pomagała jej walczyć z zapachem. Cóż, ten zapach z pewnością się nie poprawił. Mruknąłem, kładąc kurtkę na wieszaku i rzucając Stadsonowi jego kurtkę z powrotem. Złapał ją w locie, zanim się jej przyjrzał. Zdecydowanie nie. Nie sądzę, by ogrzewanie temu sprzyjało. Wróciłem do biura, a Stadson podążył za mną. Usiadłem przy biurku. Leśniczy położył przede mną pudełko. Masz jakieś narzędzia? Zapytał. Wzruszyłem ramionami. Na pewno coś tu mam. Poszperałem po kilku spróchniałych szufladach. Przez wilgoć z niezliczonych letnich dni szuflady nigdy nie zamykały się prawidłowo, co w ciągu lat dostarczało mi niekończącej się frustracji. Ale w końcu, po długich poszukiwaniach, znalazłem tani plastikowy śrubokręt. Był schowany pod jakimiś papierami. Zobaczmy, czy to zadziała. Obróciłem pudełko i zacząłem odkręcać zatrzaski. Starałem się jak mogłem, by nie oderwać metalu. Z każdą śrubką odpadającą od pudełka nadchodziła kolejna fala cuchnącego powietrza. Na szczęście zajęło to tylko kilka minut, a pudełko było już gotowe do otwarcia. No, zobaczmy, co my tu mamy. Wyszeptałem, bardziej do siebie niż do Stadsona. Dłońmi prześledziłem krawędzie pudełka, po czym zdjąłem pokrywę. Stęchłe powietrze wydostało się na zewnątrz i owiało mi twarz. Zakrywając nos i usta, zajrzałem do środka. Nie zamierzam się pieścić. W środku znajdował się skamieniały płód. Na początku myślałem, że to jakiś wysuszony na słońcu bezwłosy kot, ale przyjrzawszy się jego twarzy, zrozumiałem, że to człowiek. Wiek go wysuszył, ale nie mógł ukryć jego cech. O kurwa, mruknął Stadson. Zgodziłem się z nim w myślach. Sądzę, że to naprawdę wszystko, co mogliśmy powiedzieć. Ktokolwiek to zrobił, musiał zostać natychmiast aresztowany i przesłuchany. Zakryłem pudełko pokrywką i kazałem leśniczemu nie oddalać się od biura. Zadzwoniłem prosto do samego szeryfa. Po długiej rozmowie nasza dyskusja sprowadziła się do tego. Dowiedzieć się, co się dzieje. Dać mu znać, a potem zobaczymy, co da się zrobić. Obecnie dysponowałem całością wydziału, co tak naprawdę sprowadzało się do tego, że miałem do dyspozycji trzech zastępców szeryfa i siebie. Musiałem sobie jakoś radzić. Wkrótce potem otrzymałem telefon z kliniki. Chcieli, aby ktoś z organów ścigania porozmawiał z chłopcem. Powiedzieli mi, że został poddany wiwisekcji. Nie tylko raz, ale wiele razy. Pozbawiono go wszystkiego, bez czego był w stanie żyć. Usunięto chirurgicznie nerkę, śledzionę oraz część wątroby. Powiedziałem im, że już jadę. Przynajmniej tyle mogłem zrobić. Wciąż mogłem chociaż być przy nim, jeśli nikt inny nie był. Nadal pamiętam tę długą podróż do kliniki. Wydawała się zbyt cicha. Po około 15 minutach jazdy nie mogłem już wytrzymać. Zadzwoniłem do mojej żony i poprosiłem, by dała mojego syna do telefonu. Powiedziałem mu, że go kocham. Myślę, że wiedział, że coś jest nie tak. Nie śmiał się ani nie zażartował.
Po prostu powiedział mi, że też mnie kocha. Pielęgniarki z kliniki zaprowadziły mnie na salę, gdy przyjechałem. Wszedłem do pokoju i zobaczyłem młodego chłopca leżącego na małym, białym łóżku. Miał podłączone różnego rodzaju rurki i przewody. Wydawał się teraz o wiele wątlejszy. Te ciemne oczy nie wydawały się już puste, ale po prostu przygnębione i przygaszone. Hej, kolego. Wróciłem na chwilę. Dopóki nie wydarzy się nic szalonego, mogę przy tobie zostać. Co ty na to? Oczy chłopca były utkwione w białym gipsowym suficie. Były tak okaleczone, ale tak głębokie. Zafundowano temu dzieciakowi cierpienie, którego nie mogłem sobie wyobrazić. Chcesz czegoś? Powiedziano mi, że nie możesz jeść, dopóki nie przyjdą wyniki badań, ale woda, kredki, coś w tym stylu? Jego oczy zwróciły się w moją stronę, gdy wspomniałem o przyborach plastycznych. Chcesz kredki? Powtórzyłem z lekkim zaskoczeniem. Jego głowa podniosła się z łóżka i skierowała w moją stronę, a jego żuchwa zadrżała. Był wyraźnie zainteresowany kredkami, ale nie mógł znaleźć słów, by wyrazić swoje zainteresowanie. Chcesz? Zapytał w końcu chłopiec. Poczułem, że moje serce znów się kruszy. Nie wiedział, że to słowo oznacza chcieć czegoś. Nie wiedział, co znaczy chcieć. Jasne. Przyniosę ci kredki, kolego. Zebrałem się na największy uśmiech, jaki mogłem i wyszedłem z pokoju. Pielęgniarki z radością podały mi papier i kredki. Były zaskoczone, że w ogóle się do mnie odezwał. Wróciłem do pokoju i wręczyłem je chłopcu. Proszę bardzo, możesz rysować, co tylko chcesz. Dzieciak chwycił kredkę w dłoni jak włócznie i wyciągnął rękę w kierunku ściany. Na szczęście nie mógł jej dosięgnąć. Wow, chłopak, papier jest przeznaczony do rysowania, a nie ściany. Przywołałem kolejny uśmiech i podszedłem do niego. Ująłem jego małą dłoń, powoli kierując kredkę w stronę czystej kartki. Spoglądał na papier z dezorientacją. Pomogłem mu przycisnąć końcówkę kredki do kartki i narysować linię. Na ułamek sekundy jego oczy rozbłysły jakimś uczuciem, jakąś ekscytacją. Widzisz? Właśnie tak, doskonale, młody. Poklepałem go po ramieniu i przyciągnąłem krzesło do łóżka. Przez kilka następnych godzin dziecko rysowało zawijasy, małe tornada i spirale w różnych kolorach. W końcu jego oczy zaszkliły się, a spirale zaczęły nabierać kształtów. Puste prostokąty, ostrza, żółte światła w szarych pomieszczeniach. Zaczynał rysować miejsce, w którym był, zanim go znalazłem. Hej, bracie. Wiem, że to trudne pytanie, ale kto cię skrzywdził? Jego dłonie przestały bazgrać po kartce. Zamiast tego palcami powędrował z powrotem do blizn. To zaboli, powiedział cicho, a na brzegach jego oczu pojawiły się łzy. Myślę, że w końcu zaczynał rozumieć, że nie jest już w tym betonowym piekle. W końcu mógł się zrelaksować. A możesz narysować pana, przez którego bolało? Zapytałem, delikatnie szturchając jego kredkę palcem. Spojrzał na nią. Chwycił pustą kartkę papieru i zaczął rysować. Chłopiec narysował kobietę z długimi, zaczesanymi do tyłu czarnymi włosami. Nie miała ust, tylko maskę medyczną owiniętą wokół dolnej części twarzy.
Miała ciemne oczy i nie było po niej widać wieku. Mogła to być każda długowłosa kobieta na ulicy. Chłopiec płakał, patrząc na narysowany przez siebie obrazek. Wyrwałem mu go z rąk i objąłem chłopca w ramiona, tuląc go, by uspokoić jego nerwy. Usłyszałem, jak między szlochami wypowiada jedno słowo: matka. W końcu zasnął w moich ramionach. Nie zmrużyłem przy chłopcu oka przez całą noc. Moja żona nie zadawała pytań, kiedy powiedziałem jej, że nie wracam do domu. Dziękuję za nią Bogu. Zawsze była błogosławieństwem. Rankiem następnego dnia siedziałem na krześle w pokoju chłopca. Udało mi się wyciągnąć z niego jeszcze kilka wskazówek. Konkretnie to, że przyszedł gdzieś z lasu i że doszedł do szlaku pieszo. Oznaczało to, że skądkolwiek przybył, nie mogło to być zbyt daleko od tej leśnej ścieżki, na której znalazł go Stetson. W końcu miałem punkt zaczepienia. Ostatecznie obudziłem pozostałych funkcjonariuszy i wezwałem ich na nadgodziny. To coś, czego zawsze nienawidziłem robić. Ale na to się piszesz, kiedy pracujesz w małym wydziale. Kiedy wyjaśniłem, że prowadzimy poszukiwania w interesie prawdopodobnie wykorzystywanego dziecka, wszyscy się przyłączyli. Nie zadawali żadnych pytań. Nazywali się Jackson Shaw, Lewis Watts i Dean Terry. Zapamiętaj ich. Proszę. Poszukiwania rozpoczęliśmy około godziny 14 tego samego dnia. Ten sam zapach terpentyny rozchodził się wokół nas, gdy przygotowywaliśmy się do poszukiwań przy naszych radiowozach. Otaczały nas wysokie sosny i przenikliwie zimny wiatr. Jackson i Lewis mieli otwarte bagażniki. Obydwoje pakowali dodatkową amunicję do toreb taktycznych. Zabierali ze sobą swoje Remingtony. Tak na wszelki wypadek. Plan działania był dość prosty. Jackson i ja mieliśmy objąć sektor północno-wschodni, a Dean i Lewis sektor północno-zachodni. Pozostaniemy w stałym kontakcie radiowym, co 5 minut meldując o sytuacji. Jeśli coś zauważymy, poczekamy, aż wszyscy się przegrupują, zanim ruszymy dalej. Formując nasz mały, prowizoryczny szyk, usłyszeliśmy dźwięk opon toczących się po drodze. Natychmiast się przygotowaliśmy. Poczułem, jak coś gwałtownie zapłonęło w mojej klatce piersiowej. Nie mogłem stwierdzić, czy to adrenalina, czy złość. Wiedziałem tylko, że gdybym dostrzegł choć skrawek czarnych włosów w tym pojeździe, osobiście założyłbym sprawę sądową. Ale to nie był nikt taki. Zza sporej kupki ziemi wyłoniła się stara ciężarówka leśniczego. Duża, postarzała dłoń wychyliła się z okna i wyprostowała palce w geście przywitania. Ja pierdolę, mruknął Jackson, kierując strzelbę z powrotem na skały. Włożyłem pistolet z powrotem do kabury i ruszyłem do drzwi ciężarówki. Nie zdążyłem nawet do nich dojść, kiedy zacząłem na niego krzyczeć. Szkurwa, Stetson, ty kretynie! Co ty tu robisz? Stetson uchylił zardzewiałe drzwi i wyszedł na zewnątrz, podciągając swój pas taktyczny i przypinając do niego kaburę. No co, słyszałem, że wybraliście się do tego lasu w poszukiwaniu jakichś bandziorów. Tak się składa, że szukam tu wściekłego wilka. Szalone, jak się sprawy układają. Ale skoro już tu jestem, to równie dobrze możemy połączyć siły. Odwrócił się do mnie ze spojrzeniem, które wyraźnie mówiło, że nie mam wyboru. Stetson był dobrym człowiekiem. Gdybym nie wiedział, że mogę mu zaufać, odesłałbym go do domu. No ale tego nie zrobiłem. Zamiast tego skinąłem głową. Tak, to szalone, jak działa świat, nie mógłbym się bardziej zgodzić.
Stacon, chodź ze mną i Jacksonem. Będziemy mieć oko na tego wilka, jak tu jesteśmy. Bez choćby wymiany uśmiechów, obydwoje wróciliśmy do grupy. Nie mamy tutaj szans. Szeryf powiedział, że jeśli coś znajdziemy, mamy mu to zgłosić, a on sprowadzi wsparcie. Dzieciak leży bezpiecznie w szpitalu. Nie chcemy nikogo stracić przez własną głupotę. Po głębokim oddechu kontynuowałem. W porządku. Bierzmy się do roboty. Jackson, Chris, ruszajmy. W ten sposób nasze dwie grupy rozdzieliły się przy pojazdach. Zgodnie z planem ruszyliśmy na północny wschód. Nasze zegarki pikały dokładnie co 5 minut, a my zgłaszaliśmy się przez radio. Daliśmy sobie czas do zachodu słońca na zebranie się przy radiowozach. Niestety, po zaledwie kilku godzinach słońce zaczęło już zachodzić, a my nic nie znaleźliśmy. Ruszyliśmy z powrotem w kierunku naszych pojazdów. Niedługo po tym, jak zawróciliśmy, otrzymaliśmy wiadomość przez radio. To był Dean. Szeptał do mikrofonu. Ledwo go słyszeliśmy przez zakłócenia. Dawson, tu Dean. Nie wiem, gdzie się podział Louis. Jeszcze minutę temu był tuż za mną. Chyba. Klik. Koniec transmisji. Natychmiast spróbowałem odzyskać kontakt. Dean, gdzie jesteś? Mógłbyś może przez chwilę pomachać latarką, póki ci nie znajdziemy? Przyłożyłem głośnik do ucha, na wszelki wypadek, gdybyśmy znów odebrali tylko szept. Ale nie otrzymaliśmy nawet tego. No, szefie, co chcesz zrobić? Zapytał Stacon. Jego gruba dłoń trzymała rękojeść pistoletu, a zapiętnik kabury był opuszczony. Doskonale wiedział, co chciał zrobić. Moglibyśmy obstawiać, że są tu jakieś zakłócenia i wrócić do radiowozów. Ale jeśli mam być szczery, to nie podobał mi się przebieg tej rozmowy. A zgadzam się z tobą co do tego. Wtrącił Jackson. Obserwował ciemniejący las, zaciskając kurczowo dłonie na swojej strzelbie. Wygląda więc na to, że podjęliśmy już decyzję. Wszyscy spojrzeliśmy na siebie i zgodnie skinęliśmy głowami. Broń odbezpieczona. Nie strzelać, chyba że wiecie, do czego strzelacie. Jackson, prowadź. Stacon i ja będziemy za tobą. Upewnijcie się, że widzimy siebie nawzajem, dobra? Spojrzałem na leśniczego, który skinął głową. Uformowaliśmy się w ścisły trójkąt i powoli ruszyliśmy na zachód. Po około 30 minutach las Walder pogrążył się w całkowitej ciemności. Włączyliśmy nasze latarki, aby oświetlić teren wokół nas, ale nic więcej. Co parę metrów znajdowało się kolejne drzewo zasłaniające nasze światło i rzucające wokół nas pląsające cienie. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy obserwowani. Do dziś nie wiem, czy byliśmy, czy nie. Widzę przed nami światło, wyszeptał Jackson. Zwolnił tempo na kilka sekund, abyśmy mogli zobaczyć, na co patrzy. Rzeczywiście, był tam silny promień światła skierowany na pień drzewa, około 30 metrów od nas. Idziemy naprzód? Zapytał funkcjonariusz, ponownie zaciskając dłonie na strzelbie. Pomimo gorzkiej jesiennej pogody, wszyscy byliśmy zlani zimnym potem, który wsiąkał w nasze ubrania. Klepnąłem Jacksona w plecy, by dać mu znać, że wciąż jesteśmy za nim. Przełknął nieco śliny i ruszył dalej. Nie mogliśmy być od niej dalej niż 10 metrów, zanim zauważyliśmy latarkę wiszącą na krzaku. Była to ta sama marka i model co nasz. Wiedzieliśmy, że pochodzi od jednej z naszych jednostek. Hej, Chris. Dobry z ciebie tropicie?
Z każdym słowem czułem, jak zimne powietrze wdziera mi się do gardła. Tak, mam trochę doświadczenia. Osłaniaj mnie, a ja poszukam. Przytaknąłem i ponownie klepnąłem Jacksona w ramię. Utworzyliśmy dwuosobowy pierścień wokół Statsona, gdy przyglądał się okolicy. Nie zajęło mu dużo czasu, aby podać kilka informacji. Jest dużo krwi. Wciąż mokra, ale zimna. Jest też na latarce. Widać ślady wleczenia biegnące przez tamte zarośla. Uniósł swoją latarkę i zaryzykowałem rzucić okiem. Rzeczywiście, przeorana ziemia i połamane gałęzie ciągnęły się prosto przez krzaki. Cała sytuacja diametralnie się odwróciła. Statson, przypuszczam, że ten wilk, o którym wspomniałeś wcześniej, nie istnieje, prawda? Statson potrząsnął głową. Nie sądzę. Daj mi chwilę. Chwyciłem za radio i przełączyłem częstotliwość z powrotem na dyspozytornię. Mary, tu Dawson. Zadzwoń do szeryfa i powiedz mu, że prawdopodobnie mamy dwóch rannych funkcjonariuszy. Na północny zachód od naszych pojazdów na drodze dojazdowej B w lesie Walder. Będziemy potrzebować karetki. Zapadła cisza. Czułem, jak serce zaczyna mi walić. Kilka sekund później w końcu otrzymałem odpowiedź. Przyjęłam. Wysyłam pomoc medyczną i kieruję na wysoki priorytet. Medycy będą czekać przy waszych radiowozach. Jej ton był profesjonalny, ale wiedziałem, że uderza ją to tak samo mocno jak nas. Po prostu nie mieliśmy jeszcze czasu, by się zmartwić. Dziękuję, Mary. Puściłem guzik na radiu. Jackson instynktownie wysunął się przed nas. Powróciliśmy do naszej formacji. Twarz Jacksona powiedziała mi wszystko, co musiałem wiedzieć. Adrenalina buzowała mu w żyłach. Jego źrenice niemal świeciły. Ruszyliśmy naprzód. Statson od czasu do czasu dawał Jacksonowi wskazówki. Patrzyłem na linię drzew, widząc rzeczy, których tam nie było. Cienie tańczące w promieniach naszych latarek wyglądały jak stworzenia z koszmarów. Ale nie goniliśmy duchów. Wiedziałem o tym. Gdzieś w tych lasach była kobieta z długimi, czarnymi włosami, którą musiałem odnaleźć. Miałem przeczucie, że jest w pobliżu moich zaginionych kolegów. Jackson gwałtownie się zatrzymał. Prawie zderzyłem się z jego plecami. Dźwięk ciszy przytkał nasze uszy bardziej niż jakikolwiek stary silnik. Dwoma palcami wskazał prosto przed siebie, wyłączając przy tym swoją latarkę. Statson i ja zrobiliśmy to samo. Spodziewaliśmy się znaleźć w całkowitej ciemności, ale tuż przed nami znajdowała się mała polana. Stara elektryczna latarnia pobrzękiwała, stojąc naprzeciwko archaicznej, zniszczonej drewnianej chaty. Mętne, pomarańczowe światło padało na okno, ale z miejsca, w którym się znajdowaliśmy, niewiele było widać. Jaki jest plan? Szepnął Jackson, przyklękając ciężko na ziemi. Jego strzelba była wycelowana prosto w drzwi wejściowe. Louis i Dean mogli tam właśnie umierać, a jeśli będziemy czekać na wsparcie, może być już za późno. Musiałbym dzwonić do ich żon i matek i tłumaczyć, jak czekaliśmy, aż umrą. Albo mógłbym zdecydować się iść naprzód. To naraziłoby nas na śmierć jednego, dwóch lub nawet wszystkich. Wybór dokonał się sam, gdy usłyszałem krzyk Dina. Parliśmy naprzód. Jackson, poprowadź nas do tego okna, musimy zobaczyć, co jest w środku. Statson, trzymaj się blisko, wypatruj wszystkiego, co nietypowe. Tu mogą być pułapki. Wygląda na starą chatkę myśliwską. Obaj skinęli głowami, nie odrywając wzroku od domku na polanie. Nie trzeba było długo czekać, by Chris chwycił Jacksona i odciągnął go do tyłu. Szliśmy w ciemności,
bez latarek, ale jakimś cudem ten i tak zauważył drut wystający z ziemi. Podążyliśmy wzrokiem za cienką metalową linką i zobaczyliśmy, że jest połączona z drutem kolczastym. Pułapka wielkości człowieka. Jackson potrząsnął tylko głową i zacisnął zęby. Czułem, jak wzrasta napięcie. Chris klepnął Jacksona w łokieć i skinął głową w kierunku innej trasy. Poszliśmy za nim. Doszliśmy prosto do okna. Klęcząc tuż przy nim nasłuchiwaliśmy. Słyszeliśmy stłumione głosy dochodzące z wnętrza. Jeden wyraźnie kobiecy, wysoki i odpychający. Drugi męski, przyciszony i powolny. Kobieta odezwała się pierwsza. Jesteś dorosłym mężczyzną, naucz się panować nad impulsami. A teraz usiądź na krześle, zanim zniszczysz kolejnego. Usłyszeliśmy mocne tupnięcie na drewnianych deskach wewnątrz chaty. Nie zachowuj mi się tak. Wiesz, że potrzebujesz pomocy ze swoimi emocjami. Po drugiej stronie okna rozległ się głęboki pomruk. Głośne, skrzypiące kroki przechodzące na drugą stronę chaty. Grzebałem w mundurze, szukając czegoś, co pozwoliłoby mi zajrzeć do środka. Moje dłonie zetknęły się z odznaką. Pieprzyć to, pomyślałem. Warto spróbować. Odpiąłem wypolerowaną srebrną odznakę od piersi i podniosłem ją do okna. Małe odbicie pokazało mi coś, czego się nie spodziewałem. Barczysty mężczyzna, ubrany w brudny dżinsowy kombinezon, przywiązał się do solidnego drewnianego krzesła. Jego twarz była mocno poparzona z obydwu stron, a z jego skroni wystawało coś, co wyglądało jak małe metalowe śrubki. Kołysał się w przód i w tył na krześle z coraz większą agresją, a obok niego przeszła smukła sylwetka. Napiął mięśnie karku i odwrócił zwęgloną głowę od postaci. W końcu na scenie pojawił się cienisty zarys kobiety. Kobiety o długich, czarnych włosach, noszącej matowo-błękitną maskę chirurgiczną. Jej strój składał się z podartego i postrzępionego munduru pielęgniarki. Parodia pielęgniarek, które widziałem w klinice. Sięgnęła do biurka stojącego obok mężczyzny i wyciągnęła dwa długie, czarno-czerwone przewody. Były przymocowane do małego, czarnego pudełka na biurku. Łagodnie uciszyła mężczyznę, który powoli przestawał kołysać się na krześle. Gdy się uspokoił, kobieta pochyliła się nad jego masywną sylwetką. Umieściła metalowe końcówki czarnych kabli na metalowych elementach wystających ze skroni mężczyzny. Natychmiast wrzasnął, kiedy dym zebrał się wokół jego głowy. Jego ciało wściekle dygotało, a mięśnie napinały się i drgały. Na krawędziach jego ust pojawiła się gęsta biała piana. Kobieta powoli odliczyła do trzech i odpięła przewody od głowy mężczyzny. Wielkolud kołysał się powoli, w przód i w tył na krześle, a z jego ust ciekła ślina. Nawet po przeciwnej stronie okna mogliśmy poczuć zapach zwęglonych włosów i skóry wydostający się z domu. Proszę, kochanie, widzisz? Wszystkie te paskudne myśli zniknęły. Z szyderczą uprzejmością ostrożnie zdjęła z niego więzy. Podniosła go i pomogła mu przejść na zaplecze. Potknął się, zapierając się wielką łapą o drewnianą ścianę. Schowałem odznakę i spojrzałem na Jacksona i Chrisa. Moja mina mówiła chyba wszystko. Znaleźliśmy naszą bohaterkę. Znaleźliśmy matkę. Palcami wskazałem, że w domu było ich tylko dwoje i oboje znajdowali się na zapleczu. Wskazałem na zagubioną latarkę i wzruszyłem ramionami, próbując zasygnalizować, że nie zauważyłem jeszcze zaginionych policjantów. To jednak wystarczyło.
Nadszedł czas, abyśmy skierowali się do drzwi i weszli do środka. Przekradliśmy się obok domu i zajęliśmy pozycję przy drzwiach wejściowych. Uważnie zbadaliśmy futrynę w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby nas skłonić do przypuszczeń, że czekają na nas pułapki. Stadson tylko potrząsnął głową. Nie widział żadnych. Wszyscy wzięliśmy głęboki oddech i policzyliśmy palcami do trzech. Jackson był na czele, ja za nim, a Stadson z tyłu. Na sygnał podniesionego trzeciego palca Jackson ruszył do przodu. Kopnął drzwi na tyle mocno, że wyłamał je z zardzewiałych zawiasów. W całym domu rozległ się potężny huk. Departament szeryfa, na ziemię, już! Krzyknął Jackson. Wparował prosto do domu, a my za nim. Jackson i ja przełączyliśmy latarki na tryb stroboskopowy. Mieliśmy nadzieję, żeby zdezorientować pokręconą rodzinkę. Niemal natychmiast po tym, jak przedarliśmy się przez frontowe drzwi, usłyszeliśmy dźwięk wybijanego okna na zapleczu. Wciąż jednak parliśmy naprzód, mijając przedpokój i kuchnię. Jackson przekopał duży stół, który zagradzał nam drogę. Stare czasopisma, fusy po kawie i talerze runęły do przodu i zasypały podłogę. Odór spalonego ciała i żelaza mocno uderzył w nasze nozdrza. Ruszyliśmy w stronę zaplecza, do którego para uciekła chwilę wcześniej. Ale gdy tylko przekroczyliśmy próg, zostaliśmy zatrzymani przez czarnowłosą kobietę. Panie władzu, proszę się zatrzymać, nie róbcie nam krzywdy! Wołała do nas uniesionymi ramionami. Łzy spływały jej po twarzy. Proszę, nie zrobiliśmy nic złego! Jej klatka piersiowa drżała, gdy szlochała, a jej drobne ciało unosiło się i opadało przy głębokich oddechach. Nie zastanawiałem się nad tym dłużej niż sekundę. Szturchnąłem Stadsona butem, by zasygnalizować, że potrzebuję pomocy. Jackson został z tyłu, by asekurować nas przy aresztowaniu. Stadson i ja szybko rzuciliśmy się na kobietę i gdy tylko jej dotknęliśmy, krzyknęła. Robicie mi krzywdę! Dlaczego to robicie? Wykopałem jej nogi na bok. Uderzyła o ziemię i natychmiast straciła dech. Przez sekundę panowała cisza, dopóki nie usłyszeliśmy upadku Remingtona Jacksona. Podnieśliśmy wzrok i zobaczyliśmy Jacksona stojącego zupełnie nieruchomo, z rękami spuszczonymi na boki. Jedynymi jego ruchami było kilka drgnięć stóp. Jego oczy zaczęły zachodzić czerwienią, gdy na nas patrzył. Wokół nich zbierała się krew. Spalony facet wbił nóż myśliwski prosto w tył czaszki Jacksona. Upuściłem kajdanki i sięgnąłem po pistolet. Wycelowałem go w kierunku mężczyzny, ale ten dziwak zrobił z Jacksona tarczę. Wykopał strzelbę za róg pokoju i zniknęła nam z oczu. Krzyknąłem do niego, żeby rzucił broń. Chciałem oddać strzał. Zamiast tego wielkolud rzucił się w pogoń za strzelbą. Puścił ciało Jacksona, które upadło twardo na ziemię. Stadson natychmiast się poderwał i pobiegł za mężczyzną. Krzyknąłem, żeby się zatrzymał, ale Chris był teraz wściekły. Gdy tylko przekroczył próg drzwi, usłyszałem wystrzał ze strzelby. Ramię Chrisa zostało oderwane. Krew spłynęła po jego kurtce, po czym osunął się na ziemię. Stęknął, a potem zamilkł. Kobieta leżąca pode mną zaczęła się śmiać. Jej głowa podniosła się z ziemi, by popatrzeć na rozgrywającą się przed nią scenę. Splunęła. Przyłożyłem kolbę pistoletu do jej skroni. Przestała się ruszać. Nie spuszczałem wzroku z drzwi. Spust miałem wciśnięty do połowy. Mam tu twoją dziewczynę, dupku. Chcesz ją martwą? Kurwa, zabiję ją! Wyplułem swoje słowa. Chciałem mieć to już za sobą. Zależało mi na każdej dodatkowej sekundzie, byle tylko uratować moich kolegów. Nie,
Nie krzywdzi. Powiedział prostak, a jego słowa sączyły się z jego ust jak gęsta smoła. Jeśli nie chcesz, żebym ją skrzywdził, to rzuć tę pierdoloną strzelbę i kładź się przede mną! Nie krzywdzi. Usłyszałem brzęk metalu na ziemi. Lufa Remingtona wychyliła się zza drzwi i spoczęła na podłodze. Wielki mężczyzna przeszedł przez próg z podniesionymi rękami. Strzeliłem. Strzeliłem temu skurwielowi prosto między oczy, a on padł jak worek kamieni. Nie miałem czasu się nim zajmować. Miałem rannych funkcjonariuszy. I wiesz co? Wciąż widzę jego tępy ryj za każdym razem, gdy zamykam oczy. Czy był dobrym człowiekiem w złej sytuacji? Nie wiem, ale musiałem dokonać wyboru. I zrobiłem to. Szybko schowałem pistolet i sięgnąłem kajdanki z podłogi. Założyłem jedną obręcz na nadgarstku kobiety, a drugą na jej kostce. Podszedłem do Jacksona i odpiąłem jego kajdanki od paska. Następnie zrobiłem to samo z drugą połową ciała kobiety. To ona jako jedyna zasługiwała na coś gorszego niż śmierć i zamierzałem jej to zapewnić. Zostawiłem ją na podłodze, nieprzytomną, ale oddychającą. W końcu mogłem sprawdzić, co z moimi partnerami. Pobiegłem z powrotem do Chrisa i Jacksona. Jacksona już nie było. Jego skóra była żółta jak plastik. Byłem już na tylu wezwaniach, że wiedziałem, jak wygląda śmierć. Ale Stetson, pierdolony Stetson, trzymał się tego kikuta z całych sił. Jego skóra była blada, ale na Boga, wciąż się pocił i przeklinał. Zerwałem mu pasek i zawiązałem go tuż nad raną. Krew przestała płynąć. Odwrócił się do mnie i uśmiechnął. Błagałem go, żeby nie zasnął, a on kiwnął głową najlepiej jak potrafił. Pobiegłem na zaplecze. Była to mocno rozpadająca się sypialnia. W pobliżu ramy łóżka znalazłem klapę, która prowadziła do piwnicy. Chwyciłem się jej i pociągnąłem. Miałem szczęście, gdy się otworzyła. Nie pomyślałem. Gdyby była uzbrojona, nie pisałbym tego. Włączyłem latarkę i skierowałem ją w dół. Nic poza małym betonowym pokojem. Ale w rogu leżał skulony funkcjonariusz. Dean. Gdy tylko światło padło na jego twarz, podniósł rękę, by osłonić oczy. On żył. Możesz chodzić? Zawołałem do niego. Mój głos odbijał się echem od gładkich betonowych ścian. Nieźle mnie wypatroszyli. Myślę, że gdybym ustał... Przerwał w połowie zdania. Zrozumiałem, co chciał powiedzieć. Myślę, że po prostu nie chciał się jeszcze do tego przyznać. Przeanalizowałem swoje opcje. Żadna ekipa medyczna nie wejdzie do domku nafaszerowanego pułapkami, a ja miałem rannego policjanta, rannego leśniczego i więźnia, z czego dwoje z nich nie przetrwa zbyt długo. Nie wspominając o zaginionym funkcjonariuszu, który wciąż jest gdzieś w lesie. Uderzyłem się pięścią w głowę, próbując zwalczyć niezdecydowanie. Przełączyłem radio z powrotem na dyspozytorkę. Mary, tu Dawson. Dean i Stetson są ze mną. Oboje mocno krwawią. Niech szeryf wyśle posiłki do mojej lokalizacji. Jestem około 15 minut na północny zachód od radiowozów. Jestem w domku. Będę musiał ich wyciągnąć dla lekarzy. Upewnij się, że zespoły ściągną wszystko, co mają. Dean nie wygląda najlepiej. I powiedz wszystkim funkcjonariuszom, którzy są przy autach, żeby przyszli tu jak najszybciej i pomogli mi w transporcie. Powiedz im, żeby bardzo uważali. Na zewnątrz są pułapki. Zrozumiałam. Przekierowuję pomoc medyczną i policję z George Falls. Jakieś wieści o Luisie? Nie, nadal jest zaginiony. Będziemy kontynuować poszukiwania po tym, jak pomogę tym dwóm. 10-4. Wziąłem głęboki oddech i rozejrzałem się po zakrwawionej starej chacie.
Starałem się to wszystko ogarnąć i uspokoić tętno. Pewnym ruchem przyciągnąłem kobietę bliżej klapy. Wciąż była skulona, z wielką, krwawo-czerwoną pręgą na skroni. Osunąłem się po ścianie i usiadłem. Hej, Dean, wszystko w porządku? Nadal żyję. Jego głos był ciężki, ale w porządku. Stacon, co z tobą? No słyszę, jak się na mnie drzesz. Jego głos był cichy, jęknął. Był w gorszym stanie, niż się początkowo wydawało. Chcę mieć raporty co 10 sekund. Jeśli któryś przestanie się do mnie odzywać, skopię dubsko, to ożyjecie. I tak mijała noc. Przez 15 minut siedziałem, myśląc, czy nie stracę moich partnerów. Przy ostatniej minucie obydwaj nawet zamilkli. Musiałem zaryzykować i zostawić kobietę, aby ich ocucić. Ale udało im się. Zabraliśmy ich na noszach i wynieśliśmy z lasu tak szybko, jak się dało. Tak jak myślałem. Jacksona nie było z nami na długo przed przybyciem pomocy. Wciąż nie pozbyłem się jego szafki, która jest w biurze. Jego żona nie mogła się zdobyć, by ją przejrzeć. Może jego syn będzie chciał ją kiedyś otworzyć. Tymczasem zostawię szafkę tak, jak stoi. Ciało Louisa zostało znalezione około godziny później po przybyciu posiłków. Uderzenie tępym narzędziem w głowę. To go zabiło. Dzięki temu nie postradałem zmysłów, myśląc o zastrzeleniu tego wielkoluda. On zabił dwóch naszych, a ja tylko jego. Jeśli chodzi o chłopca w klinice, to jego stan zaczął się poprawiać. Przez jakiś czas było ciężko, ale lokalne wieści rozeszły się szybko i znalazł kilku dawców chętnych pomóc mu wrócić do stabilnego stanu zdrowia. Brak jednego lub dwóch narządów to nic wielkiego, ale gdy zostajesz przywrócony do ustawień fabrycznych, sprawy stają się bardziej skomplikowane. Stadson w końcu go adoptował. Nazwał go Miles. On i jego córki świetnie się dogadywali. Zajęło to trochę czasu, ale Stadson jest dobrym i cierpliwym człowiekiem, a Miles w końcu się zmienił. Dina połatali i wrócił do pracy, gdy tylko był w stanie. Myślę, że utrata Jacksona i Louisa zabolała nas oboje. Potrzebowaliśmy tej pracy, by się utrzymać. Oboje czujemy się winni za tamtą noc. Cieszę się, że mogliśmy na siebie liczyć w te mroczne noce, kiedy złe wspomnienia wkradały się do naszych głów. Jeśli chodzi o tę czarnowłosą kobietę, nazywa się Josephine Adams. Poroniła około 10 lat przed nocą aresztowania. Jej mąż załamał się, próbował się zabić. Jednak ona wyleczyła go, doprowadzając go do umysłowej ruiny. Pani Adams urodziła Milesa tylko po to, by znaleźć sposób na odzyskanie swojego pierworodnego. Miała dziecko tuż przed sobą i znęcała się nad nim jak nad szczurem laboratoryjnym. Jednak w sądzie stanowczo twierdziła, że była jedyną poczytalną osobą w swojej rodzinie. Sąd uznał ją za niepoczytalną. Została umieszczona w zakładzie psychiatrycznym na resztę życia. Nie pozwól nikomu wmówić ci, że jest inaczej. Te ośrodki nie są lepsze od więzienia. Szczerze mówiąc, byłem po prostu szczęśliwy, że mam szansę zeznawać przeciwko niej. Zabrałem ze sobą odznaki Jacksona i Louisa. Pomyślałem, że chcieliby przy tym być. W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o moje wspomnienia. Miles i mój syn Tucker kończą studia pod koniec tego roku. Jestem z nich dumny. Dean, Stadson i ja organizujemy małe przyjęcie z tej okazji w tym miesiącu. Życie toczy się dalej. Naprawdę mam nadzieję, że pewnego dnia i ja będę mógł.